Autoryzacja jest śmiercią reportażu, tak mawia wielu reporterów, ale niestety po tym, co zbierzemy i napiszemy, czeka nas jeszcze droga przez mękę, która polega na tym, że jedzie się do takiego człowieka i pokazuje mu, co się napisało. Ale oczywiście pamiętajcie o tym, co mówi prawo prasowe, że każdy ma prawo do autoryzacji wyłącznie własnych wypowiedzi, więc nie należy pokazywać całych tekstów. Chyba że są to teksty specjalistyczne o podłożu medycznym bądź w jakikolwiek inny sposób wysublimowanym i wtedy należy bohaterowi taki materiał pokazać, żeby po prostu zwyczajnie nie narazić się na śmieszność. Ale autoryzacja jest ciężkim orzechem do zgryzienia dla niejednego reportera i przypominam sobie, że bardzo wiele razy zdarzało mi się, że bohater, który dostawał swój fragment do przeczytania, dostawał absolutnego szału i mówił, że nie, absolutnie on się nie zgadza na opublikowanie takiego tekstu. No i wtedy należało się wykazać naprawdę wielkim, wielkim wyczuciem, żeby tego człowieka oswoić z tym, co sam powiedział.